Pod wrażeniem wizyty, jaką miałem okazję złożyć w zeszłym tygodniu w Brukseli, byłem tam drugi raz w życiu, pierwszy raz byłem, kiedy Polska była przyjmowana do NATO w 1999 roku. Teraz korzystając z zaproszenia na sesję, która miała przedstawić jakby wrażliwość historyczną Europy, naszej części Europy, naszym gospodarzom zachodnioeuropejskim, miałem okazję odwiedzić otwarty w zeszłym miesiącu Dom Europejskiej Historii przy Parlamencie Europejskim. To jest jakby taki wzorzec obowiązującej pamięci dla Europy. Jak Europejczycy dzisiaj mają pamiętać historię swojego kontynentu? Po 10 latach od inauguracji przez ówczesnego przewodniczącego parlamentu Hansa Georga Pöteringa w maju otworzył ten nowoczesny, pięciopiętrowy dom, Muzeum Historii Europejskiej, swoje podwoje po przemówieniu obecnego przewodniczącego Antonio Tajaniego. Mówię o tym, bo no, wrażenie jest rzeczywiście szokujące i ono w pewnym sensie unieważnia pytania, które stawialiśmy sobie tutaj przed chwilą. Ale tylko w pewnym sensie. Te pytania o to, czy można przeciwstawiać kulturę wysoką i tę technologiczną, romantyzm i pozytywizm. Otóż w obowiązującej w tym muzeum, w tej wzorcowej pamięci, wizji historii Europy nie ma miejsca ani na naukę, ani na technologię, ani na kulturę. Nic z tego nie liczy się w Europie. Jak wygląda wobec tego ta obowiązkowa wizja pamięci europejskiej? 5 pięter. Pierwsze piętro poświęcone takiemu ogólnemu wprowadzeniu. Jest tam króciutko mowa o chrześcijaństwie, że była taka religia, która zdominowała złowrogo ten kontynent, ale na szczęście już ustępuje. Jest podobnej długości wzmianka, ale równie ważna, bo to jest wzmianka zaledwie dwuminutowa. Tam nie ma podpisów pod żadnym eksponatem, bo no, zgodnie z polityczną poprawnością powinny być w 24 obowiązujących w Unii językach. Trudno zmieścić 24 podpisy pod każdym eksponatem. Wobec tego zwiedza się to muzeum z tabletem w ręce i słuchawkami do tego tableta przyczepionym i z komentarzem, który towarzyszy odpowiednim gablotom. Otóż komentarz poświęcony narodom jest równie krytyczny. Narody pojawiły się niedawno, w ostatnich 200 latach, są tworem przejściowym, tworem, który odpowiada za bardzo wiele nieszczęść w dziejach Europy, ale no, wyraźnie schyłkowym. Jest tam wymieniony konkretny przykład. Otóż jako przykład dwóch nowych narodów wymienione są Polska i Grecja. Nie wiadomo dlaczego, akurat te dwa, które wyłoniły się właśnie 200 lat temu z ruin imperiów. Z ruin imperiów. Jest też wspomniana na tym samym początku wystawy filozofia, że w Europie była jakaś filozofia, jakaś myśl. Ale na to jest poświęcone, znaczy nie, na ten temat nie ma żadnego komentarza, przepraszam, chciałem powiedzieć, że jest poświęcone kilkadziesiąt sekund, ale nie ma. Jest natomiast, no, są sylwetki dwóch filozofów w gablocie przedstawione dla całej filozofii europejskiej. To jest Arystoteles, z czym można się zgodzić, chociaż powinien być przed nim Platon jeszcze, i Sławoj Żiżek. I to jest wszystko. Arystoteles i Żiżek. Nie ma nic w środku, nie ma Kanta nawet, nie ma Rousseau, nie ma rozmaitych rewolucyjnych filozofów, postępowych, liberalnych, nic. Arystoteles i Żiżek. Wystarczy na historię Europy. Oczywiście inną kategorią postaci związanej z filozofią, ale nie traktowanej tutaj jako filozof, jest Karol Marx. Ten występuje na kilku piętrach. Oczywiście w pozytywnej jednoznacznie konotacji. Raczej jako działacz, a jak ujmuje to komentarz tabletu na następnym piętrze, gdzie jest przedstawiony no jakby cały złowrogi system XIX wieku kapitalistycznego wyzysku i kolonializmu, Marx jest autorem ideologii szlachetnego protestu. Płomiennego, szlachetnego protestu. O tak to jest. Nie, nie, tam nie ma czasu na takie rzeczy. Nie, nie, nie. To, to... Przydałoby się, bo się wyjaśniłoby wiele. Nie, nie.
Nie, nie, to proszę nie żądać szczegółów, ich tam nie ma. Zaraz dojdziemy. Otóż, no to co uderza na tym pierwszym, najniższym piętrze, to jest właśnie całkowity brak kultury, bo my możemy zastanowić się, no szukać Mickiewicza nie ma, Chopina nie ma, ale tam nie ma nikogo, tam nie ma Szekspira, tam nie ma Goethego, nic z tego nie ma w Europie. To, czy Dostojewskiego, wszystko jedno, kogo byśmy nie pomyśleli, tutaj nie ma. Po prostu nie ma kultury. A dlaczego nie ma kultury? Jest na to odpowiedź już na tym pierwszym piętrze. Bo Europa chełpiła się swoją wyższością, pozorną, rzekomą, przepraszam, wyższością, technologiczną i kulturową, wyzyskując wszystkie inne kontynenty w dziele kolonializmu. Więc jest to oskarżenie niepozbawione racji. Kolonializm jest zjawiskiem strasznym w pewnych aspektach i obciążającym, ale nie całą Europę. Dziewięć krajów zachodniej Europy. Hiszpanię, Portugalię, Holandię, mówię w kolejności zakładania imperiów, Anglię, Francję, Włochy, Belgię, autorkę największej zbrodni kolonializmu zresztą w latach 90. XIX wieku, 10 milionów mieszkańców Konga belgijskiego straciło swoje życie. Stoją w Brukseli pomniki tego króla, który za to odpowiada, Leopolda II. W sąsiednim obok Muzeum Historii Belgii nie ma żadnej wzmianki o tym ludobójstwie. No, w sensie ilościowym większym od Holokaustu. Jest tylko mapa Kongo, że kiedyś mieliśmy taką kolonię, prawda? Ale Polskę i Europę Wschodnią zmusza się do pamięci o naszych zbrodniach kolonializmu. Też? No, no jak to? Jest pan Europejczykiem czy nie? Jeśli pan jest, to musi pan bić się w piersi za kolonializm. Nawet jeśli jak Drzymała był pan ofiarą kolonializmu, tyle że niemieckiego, bo o tym nie ma mowy. Prawda? Ale wracam teraz do kwestii braku kultury. Myślę, że tu jest źródło odpowiedzi na pytanie o brak kultury, ale jedno ze źródeł. Więc odesłanie do tego kompleksu kolonialnego. Nie możemy się szczycić naszą rzekomą wyższością, więc no, nasz, że tak powiem, Goethe, Chopin, Szekspir, wszystko jedno, kogo tu wymienimy, no, nie może być przeciwstawiony jakimś no, afrykańskim czy azjatyckim kompozytorom czy pisarzom. Ale drugie źródło jest ważniejsze. Ono organizuje całą tę wystawę. Otóż cały schemat wystawy jest prosty. Przed rokiem 1957, czyli przed rokiem zawarcia traktatów rzymskich, inaugurującym instytucjonalnie no, drogę do Unii Europejskiej, Europa była piekłem. Wszystko było złe wcześniej w Europie. Wszystko. Nic dobrego nie było w Europie wcześniej. To znaczy były próby walki z tym złem. Między innymi komunizm, bo o komunizmie też jest mowa już na pierwszym piętrze, tak jak o chrześcijaństwie i narodach, tyle że w innym duchu. To znaczy komunizm to jest ta właśnie szlachetna idea wymyślona w proteście przeciwko niesprawiedliwościom kapitalistycznej, kolonialnej cywilizacji europejskiej, klasowej. Przeżywała ta idea, piękna idea, kryzys w drugiej połowie XX wieku, ale i tu jest jakby taka nutka optymizmu w komentarzu z tableta, idącym czy z tabletu, nie wiem jak się odmienia to obce słowo. Taka nutka optymizmu, że mimo tego kryzysu właśnie z końca XX wieku marksizm, komunizm nie zginął, jest ideą, która ma jeszcze przyszłość. Przechodzimy w wiek XIX na drugie piętro, tam się pojawia pierwszy akcent polski. No właściwie moglibyśmy się ucieszyć, jest Sienkiewicz, jest trylogia. Ale w jakim kontekście? W kontekście książek, które uczą nienawidzieć. Jest tam, nie, jest trylogia akurat, konkretnie. Są w różnych językach, różnych innych autorów takie książki, Biblię nienawiści, prawda, nacjonalistycznego zaślepienia. No i obok jest oczywiście ogromna reprodukcja Marianny wiodącej lud na barykady i manifest komunistyczny, słuszna odpowiedź na te właśnie wyzwania nacjonalizmu. A więc no, dla Polaka to jest ważne, mamy pierwszego reprezentanta na tej wystawie, tyle że w negatywnym kontekście, to jest Sienkiewicz.
ale już niedługo miniemy tylko ciekawą, skądinąd nieźle zrobioną wystawę o I wojnie światowej i dochodzimy do rewolucji w Rosji. No to jest właśnie ta próba odpowiedzi na niesprawiedliwości świata wcześniejszego. Ona odbywa się w bardzo niekorzystnych warunkach, bo szaleje biały terror i w związku z tym musi pojawić się odpowiedź, słuszna odpowiedź i mamy duże zdjęcie, pierwsze zdjęcie Polaka. To jest oczywiście Feliks Dzierżyński. W pozytywnym kontekście. Tu możemy poczuć się dumni, że mamy takiego rodaka. Chwilę dalej idziemy, mamy oczywiście kryzys międzywojenny. No znowu nacjonalizmy szaleją. Pojawia się co prawda ruch paneuropejski, to jest jakaś iskierka nadziei. Jest cały czas, trwa ruch komunistyczny, to jest druga iskierka nadziei. No ale autorytaryzmy szaleją i mamy symbol, ktoś wymienił Piłsudskiego, jest figurka Piłsudskiego jako no, ten przykład autorytaryzmów faszyzujących w Europie. Niedużo. Myślę, że nie tylko Polacy czują się zaskoczeni odwiedzając tę wystawę. Bardzo trudno tam znaleźć cokolwiek na temat Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Skandynawii, Holandii, o Anglii nic nie ma. To jest generalnie niemiecka perspektywa, no trzeba tak powiedzieć. Polski jest całkiem dużo w związku z tym, bo dla Niemiec Polska jest dość ważna. Francji jest dość sporo. Ale Hiszpania pojawia się wreszcie. W jakim kontekście? No oczywiście Franco, wojna domowa i szlachetny Stalin niesie pomoc szlachetnej republice. Tak to jest ujęte. Znaczy ludzie szlachetni z całej Europy idą na pomoc republice i pomaga Stalin republice w walkę z siłami zła. W walce z siłami zła, czyli z Franco. Problem, no nie, jak to przeszło, taka jest ideologia Unii Europejskiej. Nic innego nie przejdzie, faszyzm nie przejdzie, proszę pana. Przechodzimy do kłopotliwej sytuacji, bo zaczyna się II wojna światowa zaraz po tym Franco i po tym Stalinie szlachetnym niosącym pomoc Republice i jest wymieniona bez komentarza na tablecie kwestia paktu Ribbentrop-Mołotow. Warto się temu przyjrzeć, no bo nie ma komentarza, nic nie wiadomo, nie mówią przewodnicy muzeum, co to jest ten pakt Ribbentrop-Mołotow, ale są cztery eksponaty, więc można no, ewentualnie sam eksponat obejrzeć. Te cztery eksponaty to są cztery artykuły z gazet, bez podpisów podkreślam. Więc trzeba znać języki, żeby no, wiedzieć, co jest o tym pakcie Ribbentrop-Mołotow. I jest pełny balans zachowany. To znaczy dwie gazety chwalą pakt Ribbentrop-Mołotow, a dwie ganią. Chwali prawda oczywiście, no to jest zrozumiałe, że prawda chwali pakt Ribbentrop-Mołotow, ale chwali też gazeta w języku znacznie bardziej dostępnym dla bardzo dużej grupy zwiedzających. L'Humanité z 1939 roku mówi o tym słusznym ruchu na rzecz obrony pokoju ze strony Józefa Stalina. I są dwa wycinki z gazet polskich. No tylko tyle, że trzeba znać polski, żeby dowiedzieć się, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie był taki dobry. No idziemy w II wojnę światową, dość chaotycznie przedstawioną. Jest tam troszkę o ruchu oporu francuskim, norweskim. Polskiego nie znalazłem niestety. Ale najbardziej uderzająca, naprawdę wstrząsająca jest seria zdjęć nadających jakby twarz ofiarom, cierpieniu ludzi związanemu z II wojną światową, cierpieniu cywilów w szczególności. Co jest na pierwszym miejscu? Nic podobnego. Niemcy. Nie, Żydzi są dość zmarginalizowani. Ja myślę, że paradoksalnie naszymi sojusznikami w walce z tą wystawą mogą być Żydzi, bo Holokaust jest tam bardzo dziwnie przedstawiony, zmarginalizowany. Cierpienie niemieckie jest w centrum. Niemiecka rodzina wypędzona w 1945 roku, biedna, wymizerowana, rzeczywiście godna współczucia. Potem są partyzanci białoruscy i słusznie Białoruś poniosła gigantyczne straty. Zagłodzeni na śmierć jeńcy Armii Czerwonej, też wielka tragedia wielu milionów ludzi. Ale gdzie tam są Polacy? Jest na ostatnim zdjęciu Polka. Młoda, uśmiechnięta, elegancko ubrana, według najnowszej mody ufryzowana Polka, wychodzi z obozu dla DPiS-ów. To jest całe cała tragedia, która dotknęła Polaków w czasie II wojny światowej. DPiS-ów, czyli przesiedleńców, no to nie jest obóz koncentracyjny,
tym bardziej zagłady, to nie jest żaden pawiak, to jest po prostu no, taki obóz dla przesiedleńców. No, wojna rzuciła ją gdzieś daleko od domu i teraz będzie wracała do domu. Elegancka młoda Polka. Zaprzeczenie tego obrazu nędzy i cierpienia, który przedstawia rodzina niemiecka. No i tak przechodzimy dalej, prawda, przez, powiedziałbym, panoramę pełnej równoległości po 1945 roku. Jedna ściana to jest Europa Zachodnia, druga Europa Wschodnia z jasnym przekazem. Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki są w równym stopniu odpowiedzialne za to, że Europa się nie zjednoczyła po II wojnie światowej i obie strony ponosiły tego bardzo złe konsekwencje. Znaczy równowaga, prawda? Europa Zachodnia i Wschodnia to to samo mniej więcej po 1945 roku. No ale potem dochodzimy w końcu do roku 1989. Mamy 7-minutowy film o roku 1989. Wzięliśmy, bo w parę osób zwiedzaliśmy, tak żeby dzielić się wrażeniami tę wystawę. Wzięliśmy do ręki sekundniki właśnie pomysłu Patka. I mierzyliśmy, ile jest w tym 7-minutowym filmie poświęcone czasu poszczególnym, że tak powiem, rozdziałom roku 89. Zaczyna się od okrągłego stołu. Znaczy nie wiadomo w ogóle, czy była jakaś opozycja w Polsce, czy były jakieś protesty. Władze PRL-u zdecydowały się z wrodzoną sobie szlachetnością podzielić się odpowiedzialnością za... Nie ma tam, no nic. Jana Pawła nie ma w ogóle, nie jest nigdzie wymieniony. Nie natknąłem się, znaczy może jest, ale ja się nie twierdzę, że nie ma, tylko ja nie spotkałem ani żaden z moich kolegów, którzy tam zwiedzaliśmy. Myśmy to zwiedzali w ciągu 3 godzin, 5 pięter, no mogliśmy pominąć coś. W każdym razie ten film obejrzeliśmy bardzo dokładnie. Potem jest jeszcze migawka z wyborów 4 czerwca. Ale nie chodzi mi nawet o ten aspekt Polski, tylko że oprócz tego jest tam wymieniona Bułgaria, czy Słowacja, Węgry, Rumunia z tragicznym końcem rodziny Czałszewsku. No ale to wszystko razem zajmuje mniej niż 2 minuty. A 5 minut to są Niemcy. Niemcy są głównymi bohaterami obalenia komunizmu. Niemcy obalili komunizm, znaczy obalili nie komunizm, bo to by nie było dobre. Obalili podział Europy. Podział Europy obalili Niemcy. Zdjęcie Hitlera jest? Jest, jak najbardziej. Hitler jest pokazany po piersiem dużym. Nie, nie, to jeśli o to chodzi... Pozytywnie? Nie, nie, negatywnie, negatywnie. Ale Bismarck? Bismarcka nie widzi... Zaraz, może jest. Jest taka karykatura 4. Nie, nie, to... Nie, nie. Pamięć niemiecka oficjalna obecna jest inna. Ona nie chwali imperializmu niemieckiego na żadnym etapie. Otóż istota tej pamięci jest pokazana w bardzo obszernym fragmencie wystawy, w którym jest mowa o Holokauście. Nie o Holokauście samym w czasie II wojny światowej, tylko na wyższym piętrze, mówiącym już o okresie po 1989 roku, jest obszerna sala, czy fragment sali, poświęcony pamięci Holokaustu. Na jednej ścianie jest pokazana pamięć wzorcowa, niemiecka, my pamiętamy. Na drugiej ścianie naprzeciwko jest pokazana pamięć, są kłopoty z pamięcią. Polska, Francja i Ukraina, współsprawcy Holokaustu. Ci trzej akurat, nie wiem dlaczego. No ale w każdym razie jesteśmy w tym towarzystwie. Na ścianie naprzeciw wzorcowej pamięci niemieckiej o Holokauście są słowa, ogromne słowa, znaczy wybite na ścianie prezydenta Kwaśniewskiego z Jedwabnego. Przeprasza za naród, który nie rozumie swojej winy. Głównym eksponatem tam jest książka Sąsiedzi Jana Tomasza Grossa. Dopiero Jan Tomasz Gross przypomniał Polakom o historii prawdziwej historii II wojny światowej, o Holokauście, ponieważ Polacy wcześniej pod władzą PRL-owską pamiętali tylko o partyzantce komunistycznej. To mówi głos z tabletu, że tak wyjaśnia, że Polacy do Grossa nic nie pamiętali, tylko partyzantkę komunistyczną, no a potem przypomniał im Gross, że był też Holokaust. No, myśmy od razu we trzech napisali notatkę służbową do ministra Glińskiego i do ministra spraw zagranicznych z prośbą o interwencję. Myślę, że warto szukać sojuszników, bo to nie dotyka tylko Polski. Myślę, że każdego kulturalnego Europejczyka,
że nie wspomnę o chrześcijaninie, ale każdego nawet niewierzącego kulturalnego Europejczyka ta wystawa obraża i poniża. Tak, to jest stały wzorzec obowiązującej pamięci dla Europy. Za 52 miliony euro zbudowano. Już dotarło to oczywiście. No ale to, myśmy to napisali wczoraj, bo ja w zeszłym tygodniu tam byłem, a wystawa jest dopiero od miesiąca. Otóż w tym kontekście warto sobie uświadomić, jakie abstrakcyjne problemy rozważaliśmy przed chwilą. Romantyzm, pozytywizm. W tej pamięci nie ma nic, jest zapomnienie o wszystkim, co było ważne dla dziesiątków pokoleń Europejczyków, bo jest to wzięte w nawias pod hasłem tu był nacjonalizm, który trzeba wymazać, który trzeba zniszczyć, wykorzenić razem z chrześcijaństwem, razem z religią. Jest, ale właśnie marginalnie, jakoś sam Holokaust, że tak powiem, i same rozmaite zbrodnie niemieckie z okresu II wojny światowej są tak jakoś niezbornie przedstawione, że protestował dyrektor muzeum, który też z nami to zwiedzał, Muzeum w Auschwitz, pan dr Piotr Cywiński. Też powiedział, że to jest źle przedstawione. Ja nie zwróciłem na to uwagi, no ale on bardziej fachowo to ocenił jednoznacznie jako złe przedstawienie. Kustoszem jest ktoś inny. Kustoszem jest prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Włodzimierz Borodziej. To on jest głównym autorem tej wystawy. No, tak to jest. W każdym razie nie odzwierciedla tutaj, to jest oczywiście istotne, ale ważniejsze jest to, że to jest wzorzec europejskiej pamięci, jaką Parlament Europejski chce szerzyć. Tak jak relokować chce tak zwanych uchodźców, chce relokować ten wzór pamięci. Mamy go przyjąć. Słucham? Profesor Włodzimierz Borodziej. Tak, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. Nie, syn pułkownika informacji wojskowej. Ale to nieważne, no, jak mówię, to nie jest ważne. Nie, ważne jest to, że jest taka wystawa i że ona jest nie prywatnym przedsięwzięciem tego czy innego człowieka. On jest tylko wykonawcą. On jest wykonawcą politycznego zamówienia z sąsiedniego budynku, bo to muzeum przylega do Parlamentu Europejskiego. Czy nie warto stworzyć Polskiego Muzeum Historii Europy i Polski tysiąclecia? Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł, żeby stworzyć w Polsce Muzeum Historii Europejskiej. Takie normalne w porozumieniu z krajami wszystkimi, żeby tu był Szekspir, żeby tu był Goethe, żeby tu były katedry, znaczy pokazane jako część dorobku. Bach, żeby tutaj był, no bo nie ma niestety Bacha na przykład na tej wystawie historii europejskiej. Wszystko jedno, no prawda, cała kultura europejska, technologia europejska. My tu mówimy o inżynierach polskich, no ale byli od nich więksi jeszcze, z całym szacunkiem dla polskich, inżynierowie francuscy, niemieccy, rozmaici, dla których też nie ma miejsca. Tak, nie ma ich po prostu, nie ma nic. Więc trzeba jakiś przyczółek europejskiej pamięci być może zbudować tutaj, normalnej, w porozumieniu z kulturalnymi ludźmi ze wszystkich krajów europejskich. Myślę, że to byłaby najlepsza odpowiedź. No, przychodzą wycieczki, to jest muzeum bardzo źle zrobione, mogę Państwu na pociechę powiedzieć. To jest bardzo słabe wystawienniczo muzeum, bardzo niewygodnie się je zwiedza z tym tabletem, no, a nie ma innego sposobu go zwiedzać. I w związku z tym myślę, że jego skuteczność nie będzie duża, natomiast ono symbolicznie jest ważne. No widziałem no, dziesiątki znudzonych młodych ludzi po wyjściu z tego męczącego gmachu. Nie rozmawialiśmy z nimi, więc nie zapytałem o wrażenia. Ale no powiedzmy tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, nie chodzi mi o treść, tylko o przekaz. Jest muzeum, po którym trudno wyjść obojętnie, że tak powiem, jakoś oddziaływuje na emocje w bardzo nowoczesny sposób. To muzeum nie jest nowoczesne. Bardzo mało interaktywne jest, że tak powiem. No, staroświeckie w przekazie, przepraszam, w sposobie przekazu, no i bardzo nowoczesne w treści tego przekazu, powiedziałbym, czy postnowoczesne. Tak. Pod patronatem Tuska czy pani Merkel?
Nie, no to jest Parlament Europejski. To akurat jest pod patronatem Parlamentu Europejskiego, ale to wszystko jedno zasadniczo. Powiem krótko, to muzeum odzwierciedla stan świadomości lewicowych elit niemieckich. Nie, nie Europy. Bo na przykład lewicowe elity hiszpańskie, portugalskie, włoskie mogą się poczuć urażone. No bo tam nie ma ich. Ale nie wiemy jeszcze. Myślę, że czują się urażone, że no to jest punkt widzenia z Berlina po prostu. No, nie ma, ludzie są zastraszeni. Dzień wcześniej na konferencji, na którą właśnie zostałem zaproszony, otwierał ją najważniejszy przedstawiciel, można powiedzieć, humanistyki francuskiej, profesor Michel Wiewiórka, socjolog wybitny. Mówił o kwestii przemocy w historii Europy XX wieku i skończył to bardzo interesujący wykład stwierdzeniem, że dziś współcześnie w XXI wieku z kwestią przemocy wiąże się najbardziej nowe zagadnienie religii, że religia jest źródłem inspiracji do przemocy. Ja mówiłem jako drugi, więc pozwoliłem sobie nawiązać do wystąpienia profesora Wiewiórki i powiedziałem, przepraszam, że to nie religia w ogóle, ale konkretna religia na i, to islam, wiąże się ze zjawiskiem terroryzmu w tej chwili, fundamentalistyczny islam, ze zjawiskiem terroryzmu trapiącym w tej chwili Europę. No zapadła lodowata cisza na sali, a następnie oczywiście dano mi odpowiedni odpór. Niemiecki profesor, włoski profesor, belgijski profesor mówili, że tak nie wolno, tak nie można. Nie można, bo tak nie jest. Nie, bo tak nie jest. Tak nie jest. Na szczęście zobaczyłem, wychodząc z Parlamentu Europejskiego następnego dnia, najlepszy komentarz i źródełko nadziei, że może nie zginęła jeszcze Europa Zachodnia i Belgia, że jest zdolna do autoironii. Mianowicie wielki pomnik taki, no instalacja, ale trwała instalacja przed Parlamentem Europejskim, taki skwerek, na którym jest rodzaj, no niby stawiku, i znaczy nie stawiku, tylko takiej płaskiej betonowej przestrzeni, i na niej 12 strusi, betonowych, ogromnych strusi, które mają głowy w piasek wsadzone. Myślę, że to jest właśnie ta reakcja. Ale ta reakcja wiąże się także ze strachem, właśnie strachem przed powiedzeniem słowa prawdy, że król jest nagi, że jest jakiś problem rzeczywisty. Dlatego niełatwo będzie nam znaleźć sojuszników do takiego wystąpienia przeciwko bezczelnemu kłamstwu, bezczelnej manipulacji na całej historii, kulturze, tradycji europejskiej. To, co najbardziej przygnębiło mnie w czasie tej wizyty, to wizyta w katedrze w Belgii, w Brukseli. To nie tylko, że ta ogromna katedra w stylu i wielkości Notre Dame paryskiej, średniowieczna, gotycka, piękna katedra świętej Guduli, jest pusta, nieodwiedzana ani przez wiernych, ani przez turystów, ale kiedy wszedłem do niej, ciemna katedra, w prawej nawie dostrzegłem jedyny oświetlony punkt. Dwie duże gabloty rozświetlone na stałe, żeby zawsze można było sprawdzić. To jest czynna katedra, w których są przedstawione symbole religijne i informacje o tym, że co prawda my tutaj Chrystusa reklamujemy, ale są inne ciekawsze religie. Islam, taoizm, buddyzm, religia mojżeszowa. Zastanów się, gościu w tym domu, czy dobrze trafiłeś. Może powinieneś poszukać gdzie indziej. To jest oficjalny komunikat w katolickiej katedrze Belgii. No, powiedziałbym, że ta wizyta wstrząsnęła mną bardziej niż wizyta w Muzeum Domu Europejskiej Historii. Myślę, że jak długo u nas katedry, kościoły wyglądają inaczej, tak długo jest dla nas nadzieja. No, były też tam dołączone jeszcze, każdy mógł wziąć broszurę informującą o 300 kilkudziesięciu, ale mniej niż 350 czynnych kościołach w Belgii. W Belgii na pewno jest dzisiaj więcej meczetów niż kościołów czynnych. No i nie można powiedzieć, że jest problem na literę I. Nie można powiedzieć. Skoro tak, to można sprzedać, to znaczy można pokazać tak gigantyczne kłamstwo i manipulacje jak Dom Europejskiej Historii. Można pokazać bezkarnie i nikt nie będzie protestował, jeżeli my nie zaprotestujemy. I trzeba to zrobić. Dziękuję bardzo.